Marszałku. Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości proszę rząd o informację na temat stanu. Przepraszam bardzo. Stanu zaawansowania inwestycji w Świnoujściu, budowy gazoportu w kontekście upadłości PBG spółki akcyjnej, czyli jednego z głównych wykonawców. Ta strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, w ogóle dla bezpieczeństwa Polski inwestycja została rozpoczęta decyzją w 2006 roku w styczniu rządu Prawa i Sprawiedliwości o budowie terminala do odbioru skroplonego gazu w Świnoujściu. W rezultacie tej decyzji koordynatorem inwestycji została spółka Gaz System, spółka akcyjna, a inwestorem spółka celowa PLNG, stuprocentowa własność Gaz Systemu. W rezultacie w czerwcu 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy. Wygrało ten przetarg konsorcjum włosko-polskie, firma Saipem i jej spółki podległe i firma PBG SA i spółki podległe. PBG SA w tym konsorcjum ma nie mniej niż 33% udziałów. 15 lipca 2010 roku została podpisana umowa w obecności ministra Skarbu Państwa. W listopadzie 2011 roku wystąpiły trudności płatnicze. Okazało się, że firma Hydrobudowa Polska, która jest podwykonawcą na placu budowy, podwykonawcą konsorcjum, nie płaci swoim z kolei podwykonawcom. 4 kwietnia tego roku, 2012 roku, wpłynął do sądu pierwszy wniosek o upadłość PBG spółki akcyjnej. 13 czerwca tego roku sąd orzekł upadłość układową PBG spółki akcyjnej. Tego samego dnia, 13 czerwca tego roku, na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw energetyki wiceprezes spółki Gaz System, spółka akcyjna, na pytanie o wpływ tej upadłości na realizację inwestycji mówił: zapytaliśmy konsorcjum, które buduje terminal, czy upadłość PBG będzie mieć wpływ na realizację inwestycji. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nie będzie mieć wpływu i że mają i tak dalej, prawda? To trochę tak jak pytać w piątek biuro podróży, kupując wycieczkę, czy wszystko jest w porządku. Tak, wszystko jest w porządku, po czym w poniedziałek okazuje się, że biura podróży nie ma. 28 czerwca pan wiceprezes PBG SA Przemysław Szkudlarek powiedział: kontrakty realizowane przez PBG w segmencie gazowym są w zasadzie niezagrożone. Otóż ja chciałbym prosić pana ministra o wyjaśnienie, jako właściciel, to wyjaśnienie pan minister, jak rozumiem, przedstawi, właściciel spółki Gaz System SA, czy właściciel sprawdził, co to znaczy słowo w zasadzie. Jak to się ma do rzeczywistości? Jak to się ma do tego, że 18 czerwca tego roku, w dniu, kiedy wizytowana była budowa w Świnoujściu przez m.in. prezesa Gaz Systemu, okazuje się, że równolegle podwykonawcy Hydrobudowy Polska, także w upadłości, spółka córka PBG, nie dostają swoich należności. Otóż my wiemy o tym, że terminal LNG, terminal w Świnoujściu ma odrębne zapewnione finansowanie. Że to nie jest problem finansowy w tej chwili na poziomie Gaz System spółka akcyjna, PLNG spółka. Ale to jest problem na poziomie podwykonawców. Okazuje się, że PBG, które buduje 3 z 4 stadionów, które buduje odcinki autostrad i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy w Polsce i spółki podległe jak Hydrobudowa na przykład, po prostu nie są w stanie tej inwestycji w sposób właściwy prowadzić. Pytanie do pana ministra sprowadza się do tego, prośba o informację, o to, czy harmonogram oddania do użytku gazoportu w Świnoujściu jest upadłością PBG zagrożony, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i co rząd zamierza zrobić, Ministerstwo Skarbu Państwa jako właściciel i spółka Gaz System jako koordynator, żeby do tych perturbacji łatwych do przewidzenia nie dopuszczać. Dziękuję bardzo.